Plants vs. Zombies 3 to najlepsza i najbardziej wyczekiwana gra roku 2021 na telefony. Jest już dostępna, niestety tylko w Australii. Mi na szczęście udało się uzyskać dostęp, dlatego dzisiaj sobie ją przetestujemy i przetestujemy także waszą sprawność do zostawiania łapek w górę. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 5000 łap w górę, od razu pojawia się kolejny odcinek. Tak więc, moi kochani, liczę na wasze wsparcie i liczę także na to, że nowe osoby, które trafią na ten film, zostawią subskrypcję na kanale, bo jest to bardzo istotne. Lecimy powoli po 1 000 000 subskrypcji, więc warto byłoby, abyś tą łapkę w górę zostawił. Tak więc zaczynamy. Plants vs. Zombies 3. Nie mogłem się po prostu doczekać i liczba komentarzy, jakie pisaliście: nagraj Plants vs. Zombies 2, nagraj, była po prostu ogromna. Ale już nie muszę nagrywać Plants vs. Zombies 2, bo jest Plants vs. Zombies 3. Zaczynajmy bez zbędnego gadania. Zombiaki zaczynają nas tutaj atakować, nasz ogród, i my musimy się tutaj obronić. Okej, to the backyard, nie grałem jeszcze totalnie, to jest wszystko jakby nowiutkie, pierwszy raz odpaliłem grę, testujemy po raz pierwszy, tak więc zagramy sobie kilka leveli, mamy tutaj level pierwszy z tego co widzę, odcinek będzie niemontowany, abyście mogli sobie wszystko tutaj dokładnie zobaczyć i sprawdzić, czy się wam podoba. Oczywiście napiszcie w komentarzu hashtag zombie, ponieważ jest to Plants vs. Zombies, tak więc zaczynamy. Giant jumping squirrels, there's a zombie on your lawn, o nie, mamy tutaj oczywiście naszego ziomeczka, nie pamiętam jak on się nazywa. To będę kamerkę trochę przesuwał, widzowie, bo będziemy troszeczkę zasłaniać, ale postaram się umieścić w takim miejscu, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. Don't worry, we got this. Mamy to, spokojnie, damy sobie radę. Widać, że od razu tutaj poprawili jakby grafikę. Ta grafika jest bardziej taka, powiedzmy, no to jest jeszcze wczesna wersja, więc jakby nie ma co, ale widać, że te rośliny mają więcej animacji. Get behind me, peace shooter, I'll protect you, dokładnie tak. Dobra, potrzebuję więcej słońca, aby wyprodukować tutaj, zobaczcie, w ogóle grafika jest, totalnie się zmieniła tutaj, ale i tak mi się to jakby podoba. Dobra, potrzebujemy kolejnego tutaj groszka, żeby postrzelać. Gra będzie dostępna oczywiście w innych regionach, ja tutaj po prostu sobie ją zainstalowałem na Australię, więc jakby wiecie, jestem w stanie grać, wy też to możecie zrobić, poradnika wam nie zrobię, bo to szkoda mi na to czasu, ale da się już zagrać, nie mieszkając w Australii. Tak samo z Brawl Starsem też się tak dało bodajże, czy z jakąś taką inną podobną grę. Dobra, nieważne. Zbieramy słońce, pokonujemy pierwszego tutaj zombiaka, no i pięknie, słuchajcie. Ja tutaj znowu zasłaniam, więc znowu kamerka leci na dół. No i co? I zobaczymy, czy uda wam się wbić 5000 łapek w górę. Myślę, że jeżeli chodzi o Plants vs. Zombies, zwłaszcza, że jest to trójka, to bez problemu powinno wam się udać te łapki w górę tutaj wbić. Dobra, pyk, słońce. Łapiemy, no i co? Myślę, że tutaj bez problemu sobie ten pierwszy poziom przejdziemy. Nie wiem, ile jest ogólnie poziomów, jeżeli chodzi o tą grę, ponieważ jest to totalnie nowa gra i jest to wersja beta, więc nie mam pojęcia, ile ich tu będzie. To jest jakby pierwszy tutorial, ale powiem wam szczerze, że zarąbiście jest wrócić do Plants vs. Zombies, zwłaszcza tutaj w takiej, powiedzmy, nowej odsłonie. Dobra, mamy trzech tutaj groszków. Zombiaki nas atakują. Myślę, że tutaj będzie sporo rzeczy. Dwójka jest bardzo rozbudowana i myślę, że tutaj twórcy właśnie po to stworzyli tutaj EA, stworzyło trójkę, żeby już tej dwójki nie update'ować. I myślę, że w trójkę będziemy ostro grać, więc jakby, no zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra. Wygrałeś, rewards 50 monet. Ogólnie to, co teraz tutaj nagrywam, to nagrywam na moim innym koncie, które jest na Australii, więc będę musiał, niestety, jak już wyjdzie oficjalna wersja na Polskę, będę musiał to zagrać na moim oficjalnym koncie, więc jakby będę musiał wszystko przechodzić od nowa. Dobra, poziom drugi, zobaczymy, jak to wygląda. Jak widzicie, tutaj testujemy sobie dopiero, bo to jest dopiero sam początek i wczesna faza tej gierki, więc jakby tutaj na razie nie ma za dużo, tak? Przechodzimy sobie po prostu levele, ale myślę, że oni będą ją upgrade'ować. Dobra, pyk. Oczywiście, a to dalej jest tutorial, to może dlatego tak mało tutaj mamy. Dobra, jeden słońca. Teraz słońce inaczej działa, mamy tutaj jeden na przykład, trzy. W dwójce, z tego co pamiętam, dostawało się chyba po 100 i to były jakieś większe liczby. Na pewno nie było to 1, 3. Tutaj jest bardziej uproszczona, jeżeli chodzi o te słoneczko. Uproszczona wersja. Dobra, pyk, ustawiamy groszka, już tutaj obeznany trochę w tej gierce, więc wiecie, tutaj bez większych problemów sobie daje radę. Cyk, cyk. Weźmy sobie jeszcze jedno słoneczko. I dobra, i myślę, że tutaj, dobra, wielka fala już nadciąga. A my tutaj jesteśmy jeszcze niezbyt gotowi. Chyba słońca mamy wystarczająco. Dwa rządki słoneczników. To jest jakby taki standard, który zawsze tutaj rozstawiam. Daj mi słoneczko, dziękuję. Pyk. No i co, zombiaki przyszły i to jest niby ta wielka fala, tak?
bez problemu sobie tutaj poradzimy. Mamy 3, świetnie, przez środek i ostatnie 2, które tutaj zaraz zostaną pokonane i będziemy mogli sobie tutaj ten poziom ukończyć. Nice, dobra. Kolejny groszek, właściwie poziom. To jest jakby poziom drugi, ale to jest jeszcze tutorial. Ten zombie jakiś taki bardziej uzbrojony zombie jak był, wiecie? Kurde. No jestem ciekaw, czy uda wam się te 5000 łap w górę wbić. Będziemy robić nowy odcinek co 5000 łapek, tak więc drogi widzu, teraz w tym momencie masz szansę zostawić tą łapę w górę. I nie czekaj, zostaw ją w tym momencie, do 5000 lecimy. Dobra, level trzeci. Okej, zobaczmy jak wygląda tutaj poziom numer 3. I powiem wam szczerze, że jak ostatnio gram sporo w gry mobilne, to większość tych gier jest totalnie kupą, w którą nie warto grać. Natomiast Plants vs. Zombies jest to jedna z tych gier, które są naprawdę dobre i naprawdę fajne do grania. Dobra, postawiliśmy jednego tutaj słonecznika. Pyk, proszę bardzo. Myślę, że tak postawimy ich tutaj ze 3. Tak na start, chociaż tutaj no zaraz zombiaki będą szły, więc będzie trzeba się tutaj troszeczkę przygotować. 2 mamy. No jakby zwykle, standardowo tutaj. Możemy tu jakąś interakcję wchodzić w ogóle z planszą? Chyba nie. Chyba jeszcze takiej opcji tutaj nie ma. Dobra. Pyk, mamy pierwszego groszka. Proszę bardzo. Na razie jak widzicie tych roślin nie mamy jakoś dużo. Ale jestem ciekaw ile ich tak naprawdę jest do odblokowania. Czy w tej wersji beta już jakby to wszystko jest pokazane. Wszystkiego się dowiemy oczywiście po kolei. Na razie jak widzę tak troszkę jakby gra gubiła minimalnie klatki. I nie była tak super dobrze graficznie. Ale jakby wydaje mi się, że jest to spowodowane tym właśnie, że jest to wersja beta. I tutaj nie wszystko jest jeszcze tak fajnie dopracowane. I myślę, że tutaj EA na pewno wszystko dopracuje, tylko że po prostu potrzebuję trochę czasu, żeby przetestować, dopracować i po prostu wypuścić tą lepszą wersję. Dobra, pozbieranet, tu idzie podwójna fala, to możemy sobie użyć tak. I z tego co widzę, to już są ostatnie zombiaki, więc tutaj bez większego problemu sobie poradzimy. 2 rządki, no i dobra, prawdopodobnie te zombiaki sobie tu już padną. I ciekawe, czy będzie trójka też taka trudna jak dwójka momentami. Dwójka momentami była giga ciężka. Dobra, wygrałem, rewards 50. No i nice, pięknie. Dostaliśmy 50 monet. Czy możemy już te monety na coś wydać, czy to dalej będzie jeszcze tutaj tutorial? Jestem ciekaw, co nie? Zaraz się przekonamy. Level 4, play. Czy mogę to X-em zamknąć? A, jak widzicie, bardzo jest tutaj uproszczone. Okej, okay, credits, okej, okay, player ID, audio. Tutaj jak widzicie mamy niewiele do zrobienia. I chyba to jest dalej tutorial, tak mi się wydaje. Czwarty poziom to chyba dalej tutorial. Sprawdźmy ten czwarty poziom, zobaczmy jak on tutaj wygląda. O, kamerka mi gliczuje. No, w takim momencie. W takim momencie i w takim ważnym odcinku. Dobra, jeśli te zombiaki przyjdą do twojego domu, to koniec. Całe szczęście dla ciebie. Mam dla ciebie Smart Mover Trap. Czy to jest jakaś coś nowego, jakaś pułapka? O, i to jest jakby... Jeżeli przekroczą, to wtedy się odpala piła. Kiedyś były kosiarki, co nie? Pamiętacie? Kosiarki były. Teraz inaczej. Automatycznie pokonuje pierwszą falę zombiaków, która dotrze do twojego domu. Okej, okay, spoko. Ale myślę, że zrobimy specjalnie tak, żeby ta fala się dostała. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tylko chciałbym tutaj jakby nie dopuścić ich aż tak dużo, żeby tu przypadkiem nie przegrać. Ale raczej myślę, że sobie poradzimy bez problemu. Ale sprawdzimy dokładnie jak to sobie tutaj działa. Bo to raczej nie wpłynie na nasze punkty ani nic z tych rzeczy. Więc będziemy mogli sobie na luzaku jedną falę zombiaków wpuścić do naszej chaty. Żeby tylko sprawdzić jak to działa. Bo dzisiaj testujemy, więc widzowie musimy tutaj wszystko ładnie sprawdzić. Myślę, że puścimy tego tutaj zombiaczka. Natomiast tą falę już nie będziemy wpuszczać. Zobaczymy jak to ładnie działa. Dobra, to tu puścimy sobie 2 rządki. I myślę, że tyle w zupełności mi wystarczy. Czy można przyspieszać? Okej, na razie nie ma opcji przyspieszania. Więc trochę lipa, ale też jakby rozumiem, to jest wersja beta i nie wiadomo, czy w tej wersji, jakby w trójce, Plants vs. Zombies, będzie to przyspieszanie, że wiecie, zombiaki, rozgrywka razy dwa, na prędkości razy dwa. Wydaje mi się, że czegoś takiego tutaj nie będzie, ale kto wie, wszystkiego dowiemy się, jak wyjdzie już oficjalna, pełna wersja. Okej, dobra, idą sobie zombies, pięknie. No tych puścimy, jak już mówiłem. I to jest chyba ostatnia fala z tego, co widzę. Oni będą sobie tutaj szli. Kwiatka bardzo szybko mi tego słonecznika tutaj zjedzą. A my tymczasem sobie możemy, nie wiem, coś poświrować tutaj. Jakiegoś groszka postawić albo jakąś ochronę. Potestować po prostu, zobaczyć. No szkoda, nie ma rozgrywki razy dwa na razie, bo tak to bym sobie to przyspieszył. Ale nie przejmujmy się tym, bo oni już są prawie przy tym oto jakże pięknym naszym słoneczniku,
który zaraz zostanie, no właśnie, bardzo szybko zeżarty, czyli znaczy, że oczywiście słoneczniki mają mało życia i uwaga, uwaga, przekroczyli i zostali zabici. Bardzo szybko. Widać, że jeszcze brakuje trochę animacji, ale to myślę, że na spokojnie tutaj twórcy to aktywują i dodadzą na pewno jakieś fajne animacje. Dobra, okej. Co my tu mamy dalej? Level 5. No dobra, zobaczmy, jak wygląda level 5. Przejdziemy sobie tych leveli jeszcze kilka, zobaczymy to wszystko. Myślę, że odcinek tak 20 minut dzisiejszy będzie trwał, więc mam nadzieję, że oglądacie do końca i mam nadzieję, że te łapy w górę zostawiliście. To chyba będzie dalej jakieś tutaj kolejne poradnikowe. The sunflowers you have, the more sun... Okej, to jest cały czas tutorial, to jest cały czas tutorial. Piękny początek Plants vs. Zombies. Im więcej słoneczników, tym więcej słońca dostaniesz. To mi się podoba. A, i mamy tylko 3 słoneczniki. Patrzcie, nie możemy teraz jakby... Na tej planszy nie możemy stawiać słoneczników. Okej, nie ma problemu. Tylko przydałoby się, żeby tutaj dało się wybierać jakieś poziomy i tak dalej. Ale jak mówię, to jest wersja beta. Nie spodziewajmy się tutaj szału, bo dwójka była rozbudowywana przez wiele, wiele lat, a trójka dopiero co powstała, więc oni muszą tutaj na tym nowym, powiedzmy, skrypcie wszystko tutaj ogarnąć. I to wszystko z czasem prawdopodobnie się pojawi, więc jakby tutaj sobie możemy potestować. No i pewnie później już będzie zdecydowanie więcej tych wszystkich zombiaków, rodzaji i tak dalej. I myślę, że twórcy na pewno wpadli na jakiś fajny pomysł i będą jakieś tutaj nowe rzeczy, ale nie wszystko będzie upgrade'owane od razu, to jestem tego pewien. Chociaż chciałoby się, co nie? Chciałoby się, żeby tutaj wszystko było od razu ładnie, pięknie podane na talerzu, co nie? Ale niestety nie, nic z tych rzeczy. Dobra, wielka fala zombie nadciąga. Chcą tutaj się dostać do mojego ogródka, ale ja im nie pozwolę. Powiem wam, że szczerze, że to całkiem fajnie już teraz wygląda, jak już tak mamy dużo tych groszków. Postawmy sobie tutaj jakąś ochronę małą. Świetnie. No i dobra, wygląda to całkiem zacnie, powiem wam szczerze. Tutaj ładnie przeatakowane, nice, i mamy tutaj kolejnego tego, co nie? Dobra, chyba to tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. Bez problemu daliśmy radę. To wszystko takie jakby tutorialowe jest, więc wiecie, też tutaj my się dopiero uczymy, tak? Nowi gracze uczą się grać, już nie grają w jedynkę, dwójkę, tylko od razu grają w trójkę pewnie, więc też trzeba ich tutaj nauczyć, co nie? Dobra, poziom 6. Zobaczmy, co mamy na poziomie 6. No i oczywiście właśnie, to też ważna rzecz, której wam nie powiedziałem, to jest wersja beta i to bardzo wczesna, ze wczesnym dostępem, więc to wszystko może się jeszcze zmienić. Dobra, zombies with header take longer to defeat, czyli oczywiście zombiaki z, jak to się mówi, z tym pachołkiem są trudniejsze do pokonania, ponieważ pachołek ich chroni. Ready, set, tu się pojawia plant. Okej, dobra, no to słonecznika stawiamy, bo to jest chyba podstawa jakby tutaj. Troszeczkę, dobra, pyk, słoneczko zbieramy, bardzo ładnie. Myślę, że jeżeli chodzi o ochronę, to na razie nie potrzebujemy. Aktualnie to, czego potrzebujemy, to więcej słońca, żeby postawić więcej groszków. Tak mi się wydaje, więc dobra, postawiłem groszka nie tam, gdzie trzeba, a powinienem go tu postawić, bo to się może bardzo źle skończyć, ale dobra, mamy 3 słoneczniki, więc prawdopodobnie dostaniemy wystarczającą ilość. Tutaj może zróbmy ochronę. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Niestety groszków już nie można przestawiać. Na razie nie ma opcji wykopywania, bo też była opcja, że dało się jakby te groszki wykopać i przesadzić, jakby odzyskać z nich słońce. Tutaj niestety takiej opcji, z tego co widzę, jeszcze nie ma. Beta i to bardzo wczesna. I to bardzo wczesna, widzowie. Dobra, 3 słoneczniczki, nice. Weźmy sobie jeszcze tego groszka tutaj, aktywujmy. Cyk, pięknie, okej, nice, i tu idą, no tutaj se mogą iść tak naprawdę, tu mi krzywdy jakieś większe nie zrobią, gorzej właśnie może być tutaj, ale sobie postawimy kolejnego i bez problemu tutaj przetrwamy kolejną falę, dobra, weźmy sobie jeszcze jednego słonecznika, a niech produkują mi tutaj więcej światła, przyda mi się jakieś to jeszcze dodatkowe, bo, a w sumie to już kończymy tą falę, więc jakby powinienem dać radę, ale... Mimo wszystko przydałoby się to przesadzanie. Dobra, pyk, dobra, pokonane zombiaki. Pięknie, wygrałeś 50, super, kontynuuj. No i pięknie udało nam się ukończyć kolejny fascynujący poziom Plants vs. Zombies 3. Level 7. Co mamy w levelu 7? Nie wiem, czy może damy radę, ale spróbujemy 10 leveli dzisiaj przejść. O ile w ogóle się uda. No i jak 5000 łap w górę zostawicie, to od razu będzie kolejny
odcinek. Myślę, że warto te łapki w górę zostawić, co nie? A wiem, że jesteście w stanie dużo zostawić, bo to jest Plants vs. Zombies, wasza ulubiona gra. I jest to nowiutka gra, nikt tego nie nagrywał, jestem pierwszy w Polsce, więc jakby warto, abyście tą łapę w górę zostawili. No i subika też, jeżeli wam się podobają materiały. Dobra, a my tymczasem rozstawiamy tutaj kolejne słoneczniki, bo tutaj już mamy dwie wielkie fale. To już jest jakby wyższy poziom trudności, co nie? Dwie wielkie fale zombiaków nadciągają. Cyk. Potrzebuję jednego słoneczka. Jedno słoneczko i możemy sobie tutaj stawiać. Cyk. Pięknie. Dwa rzędy weźmy sobie w ten sposób. Trochę tak dziwnie polecieliśmy, ale myślę, że to nam tutaj jak najbardziej wystarczą. Dwa rzędy słoneczników, trzy rzędy groszków i myślę, że będę tutaj jak najbardziej happy. Tak mi się wydaje, że powinno być git. Dobra, no i cyk, mamy dwa rzędy. Okej, no i teraz tylko przydałoby się przyspieszyć to wszystko. Ale niestety takiej możliwości tutaj za bardzo nie mamy. Dobra, dwa rzędy dajmy tu. Bo ten zombiak, kurde, dość taki niby zwykły, ale dość agresywny. Dobra, ochrona. I tutaj już widzicie, coraz bardziej, coraz szybciej to wszystko się dzieje. Coraz bardziej się tutaj rozwijamy, jeżeli chodzi o naszą tutaj gierkę. Dobra, weźmy tu, bo to idzie z pachołkiem, więc musimy nawet, bym powiedział, że dwóch postawić tutaj. Pierwsza duża fala. No tu się by przydały dwa groszki. I w sumie mamy idealnie. Mamy dwa i jeszcze jeden słonecznik. Proszę, daj mi światło. Szybko. Dobra, jest, trzeci groszek. No, dadzą radę, tylko nie zeżryj mi tego groszka. Nie zeżryj, o dobra, nie zeżarł go, super. Już się bałem, widzowie, już się bałem, że zostanie zeżarty tutaj. No i dobra. Wielka fala i approaching teraz powinno być. Coś się dzieje, co nie? Ale zombiaki tutaj leniwe są, kurde. Leniwe zombiaki, no. Dobra, i znowu możemy postawić. A huge wave of zombies is approaching. O nie, to wielka fala zombiaków. Szybko, musimy to aktywować i uciekać. Nie no, nie będziemy uciekać. My się obronimy tutaj. Mamy trzy potężne, zobaczcie co się dzieje. Trzy potężne jakby rzędy groszków, które napierdzielają tutaj. I jest dobrze. I w sumie to pokonaliśmy tą falę. Poszło rewelacyjnie, powiem wam szczerze. Poszło rewelacyjnie. Wygrałeś, pięknie. Kontynuuj i zobaczymy jak tutaj, czy to będzie coś jeszcze takiego tutorialowego. Level 8. Okej, okay, play. Nie mam pojęcia ile jest leveli w wersji beta, nie wiem, ale wydaje mi się, że jakby no chyba tak z 20 powinno być albo więcej. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. O, tu uczymy się czegoś nowego, to tu już wam widzę, że coś zasłaniam znowu. As time passes and zombies are defeated, the meter fills up. Okej. Okay. Mogę wykonać specjalny atak. Ej, ale to jest zarąbiste. Wow, okej, okay. To wygląda dość ciekawie, dobra. Pyk, czyli tutaj jakby atakujemy takim winogronem. Coś na tej zasadzie, albo takim jakimś takim innym groszkiem. Coś w tym stylu. I dodatkowo zostają tutaj jeszcze po nim takie jakby inne wkurzone groszki, które prawdopodobnie będą nam tutaj pomagały. Tak, wybuchają jeszcze dodatkowo i zadają obrażenia. O, wow. To całkiem mocne, powiem wam szczerze. Dobra, wypełnijmy to i zobaczmy, jak wygląda nasz specjalny atak. Coś czuję, że ta gra naprawdę, jak będzie rozwinięta, będzie gigakoks na telefony i będzie naprawdę sprawiała dużo radości, bo już teraz, jak jest we bardzo wczesnej wersji i tak sprawia giga dużo radości, jest fajnie. Prawdopodobnie ten pasek wypełnia się z każdym naszym atakiem, ale tego jeszcze nie rozgryzłem do końca, więc jakby tego się dowiemy później. Dobra, na razie musimy rozwalić zombiaki, bo na razie mamy słabą ochronę, ale myślę, że tutaj jak tylko załadujemy sobie specjalny atak, to od razu go sobie użyjemy. On się używa automatycznie. Okej, w ten sposób, czyli my nawet nie musimy myśleć i on się automatycznie tutaj nam użyje. Ciekawe rozwiązanie, chociaż wolałbym jakby aktywować go samemu mimo wszystko. Ale z tego co widzę, tutaj takiej możliwości raczej nie będziemy mieli. Chyba, że później to się odblokuje. Jest też taka na to szansa, co nie? Dobra, to ostatnia fala. Rozwalamy tutaj bez większych problemów. Pyk. No i ten ostatni zombiak tutaj sobie przyszedł jeszcze. Taki powiedzmy tutaj jeden mały, śmieszny zombiaczek, co nie? Dobra, wygrałeś pięknie. No i nice widzowie. Udało się. I zobaczmy tutaj. You unlock the rake. Boosts like the rake must be turned on before starting a level.
Czyli to jest boost, który możemy użyć, ale możemy go użyć tylko przed poziomem. Jeżeli nie włączymy go przed poziomem, to już w trakcie poziomu nie możemy go aktywować. Więc dobra, aktywujmy sobie go. Myślę, że dzisiaj 10 leveli przejdziemy. Zrobimy dłuższy odcinek, bo jest to pierwszy odcinek i myślę, że taki dłuższy odcinek na pewno wam się spodoba, zwłaszcza, że to jest Plants vs. Zombies i to jest fajna gra. Więc dobra, zaczynajmy. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Plant. Czas zaplantować. Booster activated. Rake trap. A, i to się pojawia taka pułapka tutaj, w ten sposób. Dobra, czy my możemy tutaj tylko się bronić? Tak, to jest poziom specjalnie stworzony, żeby poćwiczyć sobie obronę. Więc musimy tutaj postawić bardzo dużo tych jakże tutaj fantastycznych orzeszków, które będą nam broniły. Bo nie możemy teraz jakby w tym poziomie stawiać nic innego prócz orzeszków. No i w sumie tylko tyle, jakby no tylko orzeszki możemy stawiać, więc full obrona tutaj leci. I chciałbym przetestować te grabie, więc tutaj te zombiaki trochę przepuścimy. Dlatego zrobimy coś takiego, żeby one sobie tutaj weszły w to, o ile w ogóle dadzą radę się przebić. A w innych miejscach nie pozwolimy im przejść, tylko tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda ta umiejętność, czyli grabie. To może być ciekawe. Dobra, weźmy sobie to. To jest 9 poziom, jak sami widzicie. Jeszcze przejdziemy sobie po tym poziomie jeszcze jeden. 10 poziomów, myślę, że to będzie idealnie. I myślę, że chyba po 10 poziomach ten tak jakby pseudo tutorial, który teraz przechodzimy, się skończy. Dobra, blokada. Zróbmy to w ten sposób. I kolejny orzeszek na naszym tutaj koncie. O, idą środkiem głównie, więc nie wiem, czy te dadzą radę chyba. I zobaczymy, jak wygląda ten booster. Czy on się jakby aktywuje raz, czy może kilka razy? Czy może on służy jako obrona taka jednorazowa? Tego nie wiemy, więc będziemy musieli tutaj zaraz to sprawdzić. O, ale nam się aktywowało teraz. Biedne zombiaki nie dadzą rady. Nie dadzą rady się przebić przez moją obronę. Nie ma szans. Dobra, chociaż ten, daj radę, proszę. A nie, będzie jeszcze jedna fala, okej. Będzie jeszcze jedna fala, więc na luzaku tutaj zobaczymy. Uwaga, wchodzi. No i dostał, no i dostał z grabi. Proszę bardzo, wdepnął głuptasek. Dobra. Kolejna fala i to już chyba będzie ostatnia z tego, co widzę. I to będzie duża fala. Więc mam nadzieję, że... Ej, ten booster się ładuje w czasie, on się nie ładuje jak atakuje czy coś. On po prostu się ładuje, nic więcej. On się po prostu tutaj ładuje. Okej. Mamy piękną obronę, tylko że ten poziom jest taki trochę... No taki dość specyficzny, bym powiedział, bo jakby no mamy te orzeszki i dużo obrony, ale ja bym wolał jednak postawić więcej groszków, żeby poczuć tę moc, jakby ten atak, co nie? Że jesteśmy w stanie tutaj zadać giga obrażenia i że jakoś się rozwijamy, a robiąc samą obronę, no tak trochę jakoś inaczej, co nie? Dobra, postawmy tu, bo widzę, że się zombiaki przedzierają i to bardzo. Zaraz dostaniemy boosta, więc też git. Więc okej, dobra, ale to jakby no taki ciekawy poziom, który jakby warto tutaj mimo wszystko przetestować. Dobra, szybciej się załaduj. I chyba to się szybciej ładuje faktycznie jak strzelam. Takie mam wrażenie, dobra. Aktywowało się pięknie i myślę, że one tutaj wszystkie zostaną bez problemu pokonane. Dokładnie tak i to tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. Dostałem 50 monet, to niedużo. I zobaczmy, co będzie, jak będzie wyglądał tutaj 10 poziom, który jest już ostatnim w tym odcinku, żebym chciał kolejny odcinek nagrać, ale jak mówię, zakład to zakład. 5000 łapek w górę i będzie kolejny odcinek. Dobra. Help Sunflower Grow. Pomóż słonecznikowi urosnąć. Słonecznik potrzebuje twojej pomocy. Ukończ poziomy i obserwuj, jak rośnie. O! Jeden dzień, 15 godzin. I tu będziemy dostawać gifty z tego, co widzę. Im bardziej słonecznik urośnie, tym więcej giftów. Okej, okay, ciekawe. Patrzcie, tu się nam coś nowego pojawiło. Lost Keys Lake Campground. A odpalmy sobie grabie. I tu mamy malutkiego słoneczniczka. O Jezu, jeden dzień, 15 godzin będzie rósł. Dobra, tu już dostaliśmy nową postać. Pana takiego, nie wiem, to jest jakiś bakłażan, ogórak, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, kim on jest, więc jakby sobie zaraz tu sprawdzimy. No i zobaczymy, jak on działa, tak? Dobra. Squash can crush multiple zombies. Możecie napisać w komentarzu, co oznacza squash. To jest taki gruszka albo coś. Nie, to nie jest gruszka. Jakiś taki squash, co nie? Ale wiemy, że rozwala zombiaki. But each squash can only do so once. Okej. Tylko raz można go użyć. To już wiemy. Booster activated, rake trap. Super, mamy tutaj pułapkę na zombiaki. Przydatna rzecz i mamy oczywiście tutaj dużo słońca. Więc pierwsze co, dwa rzędy słoneczników, to jest podstawa, w ogóle działamy jakby na takim mniejszym rządku. W ogóle też, nie wiem czy pamiętacie, ale wyszła jakiś, no już całkiem spory czas temu, gra Plants vs. Zombies
Heroes bodajże i ona była tak słaba, że ja w nią pograłem chyba z 10 minut i powiedziałem, nie, to nie jest Plants vs. Zombies, nie podoba mi się to, ale to co zauważyłem tutaj, to jakby twórcy przenieśli trochę motyw właśnie z tego, z Plants vs. Zombies Heroes tutaj, jakby wydaje mi się, że tam też były takie niskie ceny i wszystko było takie jakby bardziej proste. Dobra, zróbmy to w ten sposób. On może tylko raz atakować, to jest minus, no właśnie. Ale jest jakby takim fajnym boosterem, który w razie gdyby coś złego się miało wydarzyć, to sobie możemy go bardzo szybciutko tutaj użyć i też na tym jak najbardziej zyskamy. Dobra, panie Orzeszku, proszę tutaj przypilnować, bo zombiaki nas atakują. Co prawda mam już dwa rzędy słoneczników, ale czy one dadzą radę? Kurde, ciężko powiedzieć. Dobra, zróbmy to tak. Chyba dadzą radę, tak mi się wydaje, ale widzę, że tutaj, ej, jaka wielka fala tutaj idzie, co się dzieje? Dobra, potrzebujemy więcej groszków i więcej wszystkiego z tego, co tutaj widzę, ale dobra, jakoś to idzie. Użyjmy go sobie tutaj. Dawaj, atakuj, zmiaż te zombiaki. Dobrze, zadał im całkiem sporo obrażeń, to mi się podoba. Zróbmy to w ten sposób, pyk, pyk, no i pięknie. Dobra, tu potrzebujemy dodatkowego, tu sobie poradzą. Dobra, prawdopodobnie ukończyliśmy ten poziom. Zresztą zaraz nam się załaduje super umiejętność, więc chyba nawet nie zdąży się załadować z tego, co widzę. Chyba nawet się nie zdąży załadować, więc bez problemu tutaj możemy sobie nawet zrobić w ten sposób, bo to ostatni zombie, którego pokonujemy i super umiejętność się załadowała. Dobra, czy nasz słoneczniczek urósł? Nic nie urósł, on rośnie jeden dzień 15 godzin, czyli całkiem długo. No i dobra, moi widzowie, w ten oto sposób ukończyliśmy aż 10 poziomów. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. 5000 łap w górę i będzie kolejny. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i to tyle, cześć!